Cześć. Tym razem poweekendowe podsumowanie zaczynamy od Super Pucharu Włoch, bo jeszcze dziś w poniedziałek o 20:30 jeden mecz Plus Ligi, dlatego podsumowanie kolejki Plus Ligi będzie jutro. No a teraz, tak jak mówiłem, skupię się na Super Pucharze Włoch, który chyba jednak dość niespodziewanie zdobywa Trentino, ale zaczniemy od półfinałów. Pierwszym z nich był mecz Lube z Moncą. No i tu oczywiście kolejna wielka niespodzianka. Monca wygrywa. Jeszcze to, że wygrywa, to już jest samo w sobie niespodzianką, ale to, że wygrywa tak łatwo z Lube, to już jest dla mnie w ogóle sensacja. Zagrali fantastyczny mecz podopieczni trenera Massimo Ekeliego. Fantastycznie grał Grozer. Javoronok z Davyskibą dostawali wiele takich ciężkich piłek i tam nie kalkulowali, szli ile mieli po prostu przez blok. Kończyło się to punktowo, gdzieś tam między rękami często uciekali. Mieli też oczywiście no, sporo szczęścia, ale szczęście sprzyja lepszym. Rozstrzelali zagrywką, przede wszystkim Ricardo Lucarellego. 11 asów zagrała Monza przy tylko 15 błędach. To jest bardzo dobry wskaźnik, biorąc pod uwagę, że przecież po drugiej stronie w przyjęciu stało trio Balasso, Juantorena, Lucarelli. Lucarelli miał 28% pozytywnego przyjęcia i aż 6 błędów przy 18 próbach. To jest naprawdę bardzo słaby występ Brazylijczyka w przyjęciu. W ataku radził sobie bardzo dobrze, 13 z 18 piłek skończył, więc 72%, ale no jednak te duże braki w przyjęciu, no, tuszują jego dobry występ w ataku. Na szczęście zagrywał. Przy jego zagrywce Lube robiło najwięcej punktów i to, co napisałem na Twitterze tam w jednym swoim wpisie. Lucarelli zagrywa z jedynki i do piątki. Jego zagrywka jest naprawdę fenomenalna. Ma tak ułożoną rękę, że po tej prostej piłka leci po samej linii i tam trzeba się zaprzeć, stanąć z lewą nogą w przodu, ustawić ręce, żeby to jakkolwiek podbić, a do jakkolwiek dokładnego przyjęcia jest to wręcz niemożliwe, żeby to zrobić. Także ten element Lucarelli ma opanowany świetnie. Słaby mecz Juantoreny. 10 na 28 w ataku jest 36%, 55% w przyjęciu, ale też 4 błędy dołożył w tym elemencie. Balasso dobrze sobie radził. 60% pozytywnego przyjęcia, żadnego błędu nie popełnił, no ale duet przyjmujących jednak odstawał w przyjęciu. Całkiem sobie poprawnie radził Garcia. 10 z 19 piłek skończył. Ale też gdzieś już w pewnym momencie, w najważniejszym, wszedł Żirikowar na atak i taką decyzję podjął Gianluca Blendini, nie do końca dla mnie zrozumiałą, bo jednak Garcia sobie radził przyzwoicie w tym ataku. Przez środek 24 razy zagrał z De Cecco, 14 z Simonem, 10 z Anzanim, 14 z tych piłek skończyli środkowi. Simon był często bardzo efektowny, jak to ma na siebie, ale te piłki gdzieś wylatywały tyle dosłownie w aut. Po trzecich metrach atakował, dołożył 4 bloki, no więc to był dobry występ Simona, jeśli chodzi o całokształt. Ale tak, w Moncy 21 punktów Georga Grozera, tak jak mówiłem, naprawdę szedł pełna rura przez blok, jakbym miał flashbacki z jego występów przeciwko Skrzewę Chatów w finałach w 2012 roku w Barwach Resowi. Tak się poczułem oglądając ten mecz. 15 z 30 ataków skończył, dołożył 3 asy i 3 bloki. Przez środek sobie hulali praktycznie Galassi, który jest odkryciem tego roku. Kolejny raz udowadnia swoją wartość. 6 na 7 w ataku i 3 bloki. Fantastyczny występ środkowego. Dożył też asa. 4 na 6 miał Grozdaną w ataku. Trochę mniej okazało od Galassiego, ale też dołożył 3 bloki, więc też bardzo dobry występ bułgarskiego środkowego. No i jeśli chodzi o skrzydła, to tak. Dali sobie wbić 5 asów tylko przyjmujący. Moncy, Federici 56% przyjęcia, libero, też bardzo dobry wskaźnik, Javoronok 55% i Davyskiba 41%, no ale tak jak mówię, dali sobie wbić tylko 5 asów przy tak potężnie zagrywającym zespole jak Lube, co jest bardzo dobrym wynikiem. Javoronok i Davyskiba, tak jak jeszcze raz powtórzę, naprawdę trudne te piłki dostawali z pola, Grozer też, no bo to było sporo grania takiego z ciężkich piłek, ale oni kompletnie nie kalkulowali. Pełna rura, 14 na 31, 45% Javoronoka, co naprawdę jest jak na piłki, które dostawał, bardzo dobrą wartością. I Davyskiba też, 13 na 25, 52%, to też jest
bardzo dobry wynik. Tyle o pierwszym półfinale, teraz czas na krótką analizę drugiego pomiędzy Perugią a Trentino. No i drugi półfinał to równie wysokie i pewne zwycięstwo Trentino nad Perugią jak Monce nad Lubę, co też jest na pewno rozmiar zwycięstwa jest zaskoczeniem. No ja oczywiście upatrywałem, tak jak mówiłem, w finału jednak Lubę Perugia standardowo i raczej u Lubę nie zakładałem niespodzianki. Tutaj dopuszczałem, że może Trentino powalczyć, no ale nie spodziewałem się, że wygra 3-0. Bardzo słabo obejrzeliśmy Perugię. Uproszczenie gry Leon z ciężkich piłek, słaby Rychlicki. 3 na 13 w ataku tylko Kamil, no więc to jest bardzo słaba skuteczność już od trzeciego seta. Trener Grbić wyszedł z Płotnickim na przyjęciu i z Andersonem po przekątnej z Gianellim. Gianelli potwierdza się to, co było i w klubie, i w reprezentacji. W Trentino przestał być dobrym rozgrywającym, był wystawiaczem, bo miał Nimira i Lucarellego, no to jest to po części zrozumiałe. W reprezentacji już na Mistrzostwach Europy, gdzie nie miał gwiazd, gdzie miał Micheletto, Lawie, Pinaliego na skrzydłach, Galassiego, Anceniego na środku, był świetny, rozgrywał, rozrzucał blok, dostał przecież nagrodę na najlepszego zawodnika całego turnieju. A tutaj znowu jest gwiazdozbiorze, ma Andersona, Leona, Rychlickiego, Płotnickiego i też przestał być tym wirtuozem, tylko mocno upraszcza grę. 29 piłek dostał Leon, 24 Anderson, Rychlicki 13, 11 Sole. No, ciężki to jest rozkład ataku. 42% Andersona, 55% Leona. No, Trentino po prostu zdeklasowało, tak jak mówiłem, zmiennością zagrywki. Z Bertoli nie wiem, jeszcze nie rozwiązałem, na czym polega fenomen jego zagrywki, ale to nie jest jakoś mega mocne, ale musi mieć taką rotację, że naprawdę bardzo dobrze zagrywa z Bertoli. Lawia ma taką hybrydkę niepozorną, ale ona też jest naprawdę bardzo trudna do przyjęcia. Lisina, strzał, Podraszczanin też nie jest jakoś mega mocne, ale trudne. Duet przy Micheletto, no to znamy jego zagrywkę. Kaziński też od lat, choć jestem w szoku, że tak dobrze grał na tym turnieju. 10 do 4 w bloku przez tą zmienność zagrywki, właśnie bardzo dobrze Podraszczanin z Lisinaszem chodzili. 7 na 7 w ataku miał Podraszczanin w tym meczu, dołożył 3 bloki. 6 na 9 miał Lisinacz, ale dołożył 2 bloki i 2 asy serwisowe, więc środkiem zagrali fantastycznie. I to, na co trzeba zwrócić uwagę, to tak: 10 punktów Podraszczanina, 10 Lisinacza, 11 Lawi, 10 Micheletto i 15 Kazijskiego. Ideał. Z Bertoli w tym meczu praktycznie osiągnął ideał, jeśli chodzi o zdobycze punktowe. Sam dołożył 3 dwoma asami, 1 na 1 w ataku. Żadnej zagrywki nie zepsuł z Bertoli przy 19 próbach, 2 asy. Niesamowita naprawdę statystyka. Micheletto 8 na 15 w ataku, Kazijski 12 na 25. 9 na 18 Lawia. Grają na trzech przyjmujących. Lawia gra docelowo po przekątnej ze Bertolim, ale tam się mieszają. Raczej Kaziński atakuje z pierwszej strefy. Ewentualnie jak w pierwszej linii są Lawia z Micheletto, to Micheletto częściej atakuje z prawego niż Lawia. Płynnie to Lorenzetti poustawiał, a przecież to tak naprawdę ile oni mieli czasu? Praktycznie nic w ogóle nie mieli na to czasu. Jestem troszeczkę zdziwiony, że Giulio Pinali jest niewykorzystywany, bo jednak no, wiemy, że to jest zawodnik troszeczkę ograniczony przez swoje parametry, ale jednak ten Eurowolej miał dobry, więc myślałem, że jednak początkowo on będzie podstawowym atakującym, a ewentualnie te roszady będą przy jakichś cięższych momentach, ale tutaj chyba Lorenzetti pokazuje jasno i wyraźnie, jak będzie grał w tym sezonie. Cenger też dobrze wszedł, 53% przyjęcia, przytrzymał 6 asów Trentino i 9 zepsutych zagrywek, 5 asów Perugii i 10 zepsutych zagrywek, więc też zagrywka tutaj, no współczynnik, tak jak mówiłem, lepszy Trentino. 3 do 0, pewniak, zwycięstwo w 100% zasłużone i przejdźmy do niedzielnego finału. A finał też można powiedzieć, że był rzezią totalną. Pierwszy set do 11 dla Trentino, drugi do 21, trzeci przegrany na przewagi i czwarty kompletnie rozbity ponownie zespół Moncy, wygrany do 14 przez Trentino. Naprawdę siatkówkę totalną pokazał ten zespół przez te dwa mecze. To zwycięstwo nad Perugią nie jest przypadkiem i to jest taki moim zdaniem mocny statement ze strony Trentino, że wyprzedali gwiazdy, mają teraz zespół przez wielkie Z i oni się będą liczyli w tym roku w
we Włoszech, a także w Lidze Mistrzów, bo przecież tam też grają. Z Bertoli ponownie zagrał bardzo dobre spotkanie, 27 razy zagrywał, najczęściej w zespole, więc ponownie jego zagrywka da tutaj sobie znać. Bardzo dużo grał środkiem, 26 razy zagrał środkiem w ciągu 4 setów, to jest prawie 7 razy na set zagrał środkiem. 11 na 15 miał w ataku Lisinarz, dołożył 3 bloki, 2 asy. 6 na 11 miał Podraszczanin w ataku i dołożył 4 bloki, więc ponownie tutaj środkowi wykonali kawał roboty. Chyba Trentino ma w tej chwili najlepszy środek na świecie, bo jednak Simon, wiemy kim on jest, ale Anzani troszeczkę odstaje, więc śmiem twierdzić, że jednak najlepszy środek w tej chwili na świecie ma Trentino. I ponownie na trzech skrzydłowych, na trzech przyjmujących grał trener Lorenzetti. 16 punktów Lavi, 18 Micheletto, 21 Kazijskiego. Kazijski, tak jak Papa Dżyzgał w transmisji, tutaj się zgadzam, był mocno obciążony przez Monce zagrywką. Przyjmował, a do tego naprawdę z Bertoli dawał mu trudne piłki i Kazijski, który ma już, przypominam, 37 lat, bardzo dobrze sobie radził. 50% w ataku miał, 17 na 34, dołożył 3 bloki, jednego asa. Micheletto 14 na 24 w ataku, 58%, Lavia 16 na 26, 62%. Fantastyczny mecz całej trójki skrzydłowych. Deklasacja 14 do 3 w bloku, 57% do 43% w ataku na korzyść Trentino w finale. To, w czym Monza była lepsza, to liczba asów serwisowych i w ogóle zagrywka, bo zagrali 10 asów i zepsuli 14 zagrywek do 22 zepsutych zagrywek Trentino i 6 asów. I pomimo tego, że Trentino zepsuło 22 zagrywki, to i tak przez choćby sekundę zwycięstwo ich w tym spotkaniu nie było zagrożone. Naprawdę fantastycznie gra ten zespół. 62% przyjęcia miał Julian Zenger, też bardzo dobry wskaźnik. Po stronie Moncy tym razem Grozer był naprawdę bardzo osamotniony. Grał świetnie, zwłaszcza w tej końcówce trzeciego seta w grze na przewagi. Tam zagrał 5 asów w tym meczu Grozer, 17-35 w ataku, to jest prawie 50%. Nie wiem, trzecią czy czwartą młodość przeżywał Niemiec, ale przeżywał. Davis Skiba wyłączony, 34 razy przyjmował, naprawdę Trentino konsekwentnie grało w niego zagrywką, dostał tylko 10 piłek w ataku, 3 skończył Białorusin. 10 na 22 dla Woronoka, więc kolejny mecz na 45% w ataku, można powiedzieć stabilnie, dołożył też 3 asy Czech. Wyłączyli środek Trentino, to co nie udało się Simonowi i Janceniemu, udało się parze Lisinacz, Podraszczanin, 6 na 12 w ataku Galasiego, 3 na 9 Grozdanowa, no więc jeśli chodzi o środek, to bardzo słaby mecz duetu z Moncy. A Trentino pokazało, że ten wynik z Perugią nie był przypadkiem, że są naprawdę poukładanym zespołem. Coś takiego zagrali praktycznie jak Włosi podczas Eurowoleja. Można było mieć małe flashbacki z zeszłorocznego Kędzierzyna. Naprawdę jak po sztureczku z Bertoli, który był takim wariacikiem wcześniej. Tutaj naprawdę nie zdarzały mu się żadne babole. Grał naprawdę bardzo dobrze. Porozumiewał się z każdym ze swoich skrzydłowych. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tego występu i tych dwóch meczów w wykonaniu Trentino i trzeba powiedzieć, że całkowicie zasłużony jest ten super puchar dla nich. Dzięki za obejrzenie. Dziś jeszcze wieczorem wleci podsumowanie Rosji. Tam poza jednym wynikiem, gdzie tam Nizhny Wartosk 0-2 wygrał z Kamerowem, nic się nie działo, ale żeby tradycji stało się zadość, gdzieś tam w paru zdaniach o każdym meczu szybko opowiem. A to było podsumowanie mojego super pucharu Włoch. Dzięki bardzo za obejrzenie, trzymajcie się i cześć.